Witam wszystkich po małej przerwie. W niedzielę żeśmy nie nagrywali, bo... Znaczy w niedzielę nie było filmu, bo mamy awarię sprzętową aktualnie. Tam żeśmy jeden weekend przepuścili. Zobaczcie, co u nas się wydarzyło wczoraj. Wczoraj była niedziela, 2 czerwca. Tu mamy takie zarośla przed miejscowością. Przeszła ogólnie nawałnica. Oberwanie chmury z gradobiciem. Zobaczcie, jak pokiereszowało tutaj chwasty, rzepak, aż normalnie boję się wejść. Zobaczymy tutaj pszenicę po drugiej stronie, tylko nie wiem, czy ja tutaj wejdę. A, no nie wejdę. Tutaj zobaczcie, wszystko pływa. Stąd widać, że kłosy też oberwały, co niektóre są złamane, powyszczerbiane. Tu wszystko jest zalane, tu pewnie się przelewało przez drogę. Na innym polu tam może wam pokażę. Wczoraj, jak byliśmy zobaczyć, kamery nie wziąłem. Jęczmień o zimy, kłosy były pod wodą, także lustro wody w niecce na polu było wyższe niż łan jęczmienia stojący. Także no, u nas na podwórku 4 km z tego miejsca spadło 60 litrów wody. Też z delikatnym gradem tam na budowie, pokażę wam, mam buraki pocięte, liście, no, ale nie tak jak tutaj, nie? Zobaczcie sami, rzepak jest obity, białe stronki są. Zobaczcie, jak wyglądają buraki. Tutaj naprawdę piękne buraki były. Nie ma nic. Jest normalnie miazga. Tutaj w tym miejscu spadło ponad 100 litrów wody w bardzo krótkim czasie. No zobaczcie, zgoła ziemia. Tu normalnie ziemi nie było nic widać. Same nerwy zostały. Wszystko wyczochrane. Po drugiej stronie mamy jęczmień jary, tu jezioro ogólnie. Wczoraj tego nie było widać, bo to wszystko było zalane. Dzisiaj troszeczkę woda opadła. Tu zobaczcie, ile sieczki. O, to wszystko są buraki ze słomą, bo tu było w Bezorce, znajomy się. O. To jest tragedia. Jęczmień, z jęczmienia nie będzie nic, tylko nie wiem, czy tu wejdę. Spójrzcie. Kłosy wybite. Wszystko leży. O, ości ziarka. Wszystko leży na dole. Jest, kurde, tragedia. Województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński, gmina Banie. Tu jeszcze podjedziemy, tam rzepak wam pokażę. Buraki z innej perspektywy. Już, no nie ma nic. Tam zalane. Pierdole. Po drugiej stronie mamy rzepak. Zobaczymy, ale tu też aż serce się kraje, co tu się wydarzyło. Zobaczcie. Obite całe. Tam jezioro, tam też przy wiatrakach zalane. Tam kolejne. Zobaczcie na to, co się tu na dole dzieje. Ile tego na ziemi leży. Skurwa. Tak jak w poprzednich filmach narzekałem, że pada wszędzie, tylko nie na pole. Tak na dzień dzisiejszy, jak ma tak padać, to lepiej niech nie pada w ogóle. Także taki krótki filmik zobrazować aktualną sytuację tutaj u nas w regionie. Także mówię, grad. Byliśmy godzinę po gradobiciu, to grad miejscami jeszcze miał średnicę 50 groszówki, tak? Godzinę od gradobicia, czyli w momencie, kiedy to gradziło, podejrzewam, że grad mógł być wielkości piłeczek tenisowych, znaczy tenisowych, przepraszam, golfowych. Widzimy się później. Tutaj jeszcze stanęliśmy na polu pszenicy, tu akurat jakieś takie liche. No ale tutaj naprawdę mocna pszenica przez miedzę. Zobaczcie. Wszystko wybite. Kłosy puste. Na ziemi pełno ziarek, kłosków. Także przez pół godziny poszedł dorobek całego roku z chmurką.